uczestnicy Zgromadzenia Narodowego, drodzy rodacy. Zgromadzenie Narodowe odbywa się zawsze w wyjątkowych dla Polski chwilach. Tak jest też i dzisiaj, w przededniu niezwykle ważnej rocznicy. Rocznicy przystąpienia przez Polskę, Czechy i Węgry do Sojuszu Północnoatlantyckiego. 12 marca 1999 roku ostatecznie zakończył się pojałtański porządek świata i wywołany przez niego podział na sfery wpływów. Wstępując do NATO, w pełni dołączyliśmy do zachodniej wspólnoty. Zawsze byliśmy w niej kulturowo. Dołączyliśmy także politycznie i militarnie. To wielkie wydarzenie dla Polski, Europy i dla świata. Dziś niestety nie jest to chwila na radosne świętowanie. Spotykamy się w dramatycznym czasie, w chwili największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej. Niczym niesprowokowany atak Rosji na niepodległą Ukrainę zaszokował świat. Od ponad 2 tygodni armia i naród ukraiński stawiają bohaterski opór najeźdźcom. Nasi sąsiedzi dają całemu światu przykład, czym jest prawdziwa odwaga i umiłowanie naszych wspólnych wartości – wolności, suwerenności i demokracji. Płacą za to najwyższą możliwą cenę. Ukraińskie miasta są bombardowane, atakowane i niszczone są domy mieszkalne, bloki, szkoły i szpitale. Giną ludzie, giną cywile. Ogrom nieszczęścia. Ataki ze strony rosyjskich najeźdźców mają znamiona ludobójstwa, bo tak jest wtedy, kiedy z premedytacją strzela się w osiedla, gdzie nie ma żadnych wojskowych instalacji, po to, żeby zabijać ludzi, zwykłych cywilów, którzy nie walczą. Musimy zrobić wszystko, żeby zbrodniarze wojenni odpowiedzieli za to przed międzynarodowymi trybunałami. To jest kwestia dzisiaj być albo nie być i godności lub wstydu wspólnoty międzynarodowej. Władimir Putin, wywołując tę okrutną wojnę, odwołał się wprost do dziedzictwa Związku Sowieckiego, do tego imperium zła, jak kiedyś nazwał je amerykański prezydent i wielki przyjaciel Polski Ronald Reagan. To, co Rosja robi w Ukrainie, pokazuje, że wciąż jest to imperium zła, że ono nigdy nie odeszło do historii i dzisiaj po raz kolejny pokazuje swoje najgorsze oblicze. Warto w tym miejscu przypomnieć znamienne słowa profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium, ale z Ukrainą podporządkowaną i obezwładnioną automatycznie staje się imperium. Rosja może być albo imperium, albo demokracją, ale nie może być jednym i drugim. Widzimy dzisiaj jasno i wyraźnie, co wybrała Rosja i widzimy dziś jasno i wyraźnie, co wybrała i czego broni Ukraina. Broni wolności, broni demokracji, broni uczciwego świata. Nikt lepiej nie zrozumie bólu i cierpienia narodu ukraińskiego od nas, Polaków, tak ciężko doświadczonych w trakcie naszej historii. Zwłaszcza tej historii XX wieku. My również wielokrotnie biliśmy się za wolność waszą i naszą. Polscy żołnierze walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Od Narwiku po Tobruk, od bitwy o Anglię po Monte Cassino i Berlin. Pamiętamy bohaterstwo Armii Krajowej i powstańców warszawskich. Mamy przed oczami ruiny zrównanej z ziemią przez nazistowskie Niemcy polskiej stolicy, Warszawy. Dlatego właśnie stąd, z Polski, z Warszawy, nieustająco płynie do całego wolnego świata apel. Nie możemy dopuścić, by Rosja podbiła wolną, niepodległą i demokratyczną Ukrainę. Musimy zwiększyć wysiłki i wsparcie dla walczącego narodu ukraińskiego. Niech Kijów i inne ukraińskie miasta nie podzielą losu zburzonej Warszawy. Zatrzymajmy to zło. To jest wezwanie dla całego wolnego świata. Szanowni Państwo, drodzy rodacy,
Pomimo długiej, bohaterskiej walki na wszystkich frontach II wojny światowej, Polska w wyniku jałtańskich ustaleń znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Wbrew naszej woli zostaliśmy oddzieleni od wolnego świata żelazną kurtyną. Pokolenie naszych dziadków, naszych rodziców, a także wielu tutaj obecnych marzyło o tym, żeby zmienić bieg historii. Pokojowa rewolucja Solidarności, odzyskanie przez nasz kraj suwerenności po 1989 roku, wreszcie rozpad Związku Sowieckiego sprawiły, że stało się to możliwe. Dopełnieniem tej historii były zakończone sukcesem starania o dołączenie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spełniło się nasze marzenie. Spełniło się marzenie pokoleń. Kiedy na początku lat 90. XX wieku, dokładnie w 91 i 92 roku, premier Jan Olszewski dokładnie z tego miejsca jako pierwszy zapowiedział starania Polski o wejście do NATO, wielu uważało to za wezwanie nie do zrealizowania. Przecież wówczas w naszym kraju stacjonowały jeszcze wojska sowieckie. W tamtym czasie nie brakowało w Polsce gorących sporów dotyczących rozliczenia przeszłości, a także oceny trudnej, często teraźniejszości. A jednak dzięki wspólnemu wysiłkowi całej klasy politycznej wejście Polski do NATO udało się. Udało się wyłączyć to z politycznego sporu i to wielkie dzieło skutecznie przeprowadzić. Symbolem niech będzie fakt, że rozmowę o naszym uczestnictwie w sojuszu zaczynał prezydent Lech Wałęsa, a kończył jego rywal z wyborów, prezydent Aleksander Kwaśniewski. To także olbrzymi wysiłek wszystkich kolejnych polskich rządów, od prawicy po lewicę. Ogromny wkład polskiej dyplomacji oraz polskiego wojska. Za tę jedność w dążeniu do tego wielkiego celu chciałem wszystkim, którzy się do tego przyczynili, z całego serca podziękować. Wasze postępowanie jest dla nas wzorem. Kiedy 12 marca 1999 roku w amerykańskim Independence polski minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek przekazywał akt przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wszyscy mogliśmy mieć poczucie